Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć kilka słów na temat kwarcu. Właśnie tu mam przed sobą kwarc. On jest taki kryształ jakby górski. Ja chciałbym wam, drodzy kochani, powiedzieć, że ten kryształ nie jest dobrze trzymać na stoliczku nocnym, czy pod szpaniem, pod łóżkiem, czy obok miejsca, gdzie śpimy. Ponieważ on nas będzie usypiał. On nas będzie po prostu jakby... będzie nas usypiał. Dobrze jest taki kryształ górski wystawić na okno, gdzie on będzie miał frakcję słońca, które będzie po prostu padać na niego i będzie go rozczepiać na odpowiednie frakcje, które będą padać kolorowo w naszym pokoju na sufit lub na ściany. Ten akurat jest trochę taki biały, ale również wielu z was posiada taki kryształ górski, który jest przezroczysty. Właśnie ta szyszka z kryształami, którą posiadacie, lub kryształ jako jednostka, może być kładziony na okno, czy szyszka, która jest ametystowa, z ametystu, również może być kładziona na okno i może po prostu rozczepiać to światło słoneczne, które na nią pada, na dane pomieszczenie i w ten czas atmosfera w danym pomieszczeniu będzie bardzo zdrowa. Ponieważ będzie miała wszystkie długości fal, które nam są potrzebne do życia. I nasze ciało, będąc w takim pomieszczeniu, pobiera te długości fal, które rozczepia właśnie ten kryształ, czy szyszka ametystowa. Także jeszcze raz chciałbym was przestrzec, że nie jest dobrze kładzenie jakichkolwiek kamieni pod szpanie, pod łóżko, koło głowy. Jakiś organitów, kładzenie przy głowie, na stoliczku nocnym. To jest po prostu, drodzy kochani, raczej nie polecam tego. Natomiast polecam wam, drodzy kochani, noszenie mołdawitu. To jest taki kamień, który po prostu daje bardzo wysoką wibrację. Jest pochodzenia kosmicznego, koło rzeki Wełtawy, koło Pragi. Możecie go po prostu tam zakupić na południu Niemiec, w München. Również idzie go zakupić. Ten kamień ma bardzo wysokie bowisy, około 18 tysięcy bowisów. Jak również czaroid, który jest bardzo leczniczy, pomaga na zdrowie. Też również ma bardzo wysoką wibrację. Mówią, że jest kamieniem jasnowidzów. Ja zgadzam się z tym, ponieważ czaroid również pobudza jasnowidzenie u ludzi. Także chciałbym wam również te kamienie polecić do noszenia na sobie, jako biżuterię, jako kolczyki, jako wisiorki. To jest właśnie bardzo wysokowibracyjny kamień. Od ciebie chciałbym dodać, że nasza firma tutaj na Teneryfie produkuje aronit, który jest odpromiennikiem bardzo zdrowym, mineralnym. Tu akurat mam odpromiennik osobisty, który jest do kieszeni, do skafandra, do tornistra. Można go nosić przy sobie. Jest to odpromiennik, który został wynaleziony przez mojego ojca, inżyniera Bernarda Dulińskiego. I ten odpromiennik naprawdę jest bardzo efektywny. Również żeśmy zrobili podkładkę, która jest stosowana do harmonizowania struktur wody. Możecie kłaść baniak na takiej podkładce, ta woda się zharmonizuje, będzie bardzo zdrowa. Również posiadamy taki sam odpromiennik jak ten, ale jest na dom. On jest malutki, mamy teraz w tej chwili modele, które są trochę większe. Ten odpromiennik na dom wstraja się kompasem na kierunek północny, jest tam wszystko zaznaczone i obejmuje nam po prostu całe nasze mieszkanie, także wszyscy domownicy, którzy żyją w danym pomieszczeniu, w danym domu, są po prostu zdrowi, nie chorują. A jeżeli są to choroby, są one krótkie, niezbyt długie, ponieważ wibracja wysoka, czyli te 8000 bowisów, które daje po prostu ten odpromiennik, powoduje, że organizm się po prostu szybko regeneruje, szybko jakby wzmacnia się system odpornościowy i może po prostu wyjść z danej infekcji, z danej grypy, z danej anginy, z jakiejkolwiek innej choroby, którą posiadamy. Także drodzy kochani, ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Pewne osoby z was mają wibrację w domu negatywną, nawet nie wiedzą o tym, że mają negatywną wibrację. Ja w tej chwili niedawno byłem u pewnej pani, miała pewien rodzaj ślimaka w domu, pewien skorupę pewnego ślimaka, która miała takie jakby odstające zęby. Ten ślimak dawał na minus 30, także to jest po prostu po jakimś czasie, mieszkając w takim domu, można mieć raka, leucemię lub jakąkolwiek inną chorobę, ponieważ są negatywne energie. To było lekkie przesadzenie, po prostu bardzo niska energia. I chciałbym wam, drodzy kochani, powiedzieć, że
odpromiennik w jakimś systemie pomaga nam, ale również możemy mieć w naszym domu przedmioty, które promieniują w sposób negatywny. Dlatego jest wskazanym przed zainstalowaniem odpromiennika również przebadać mieszkanie, wziąć sobie radiestetę jakiegoś specjalistę, który przebada nam nasze mieszkanie pod względem wibracyjnym, jakie wibracje są w naszym domu. Ponieważ czasami jest tak, że ktoś mieszka w bloku i złe wibracje idą z innego poziomu, z innego piętra, i wchodzą do naszego mieszkania, ponieważ ktoś ma jakąś radiostację, ktoś ma jakieś urządzenie elektroniczne, ktoś włącza nam jakieś Wi-Fi na dolnych partiach bloku i w ten czas jesteśmy chorzy, źle się czujemy i mamy problem ze zdrowiem. Także jeszcze raz zachęcam Was do zakupu Aronitu, który jest odpromiennikiem mineralnym, bardzo zdrowym. Ja od Ciebie się żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, jest tutaj z Teneryfy i do widzenia.